Juriusz Sabak, witam Państwa w skanerze Defense 24. Dzisiaj wyjątkowo nagrywamy podczas konferencji Defense 24 Day i Sofist, a moim gościem jest pan Adam Bartosiewicz z grupy WB. Dzień dobry panu. No więc jesteśmy już w zasadzie na finiszu tej naszej konferencji. Sporo się tutaj rozmawiało na temat nowych technologii, na temat tego, czego nam brakuje, czego potrzebujemy albo co się dzieje w polskich siłach zbrojnych. No i co w tym temacie ma do powiedzenia grupa WB, która jest dosyć aktywna i to nie tylko w Polsce. Rzeczywiście tutaj mamy taką platformę do tego, żeby pokazać się szeroko. Ja sam osobiście brałem udział w trzech debatach, począwszy od bezzałogowców przez operacje wojsk specjalnych, a na artylerii kończąc. Czyli taki spektrum różnych aktywności, które w firmie się dzieją. Natomiast myślę, że jest jakaś część wspólna tych wszystkich przedsięwzięć, którą w naszych koncepcjach jest no taki jakby system zarządzania walką, jakim no jest Topaz tak naprawdę. To rozwiązanie już dawno wyszło z takiego jakby postrzegania, że to jest system przeznaczony dla artylerii. Bo może zacznijmy od tego, że on jakby swój rozwój zaczął od tego, że trafił do artylerii. No prawda jest taka, że to był pierwszy projekt, jaki realizowała grupa WB, właściwie wtedy WB Electronics. Ponad 20 lat temu byliśmy w takim projekcie badawczo-rozwojowym wspólnie z WIT-u i to są jakby początki firmy. Od tego czasu uczestniczyliśmy zasadniczo w całym procesie modernizacji polskiej artylerii i we wszystkich istotnych projektach Topaz znalazł swoje zastosowanie. Natomiast potrzeby artylerii zawsze były jakimś dla nas ważnym aspektem tego, w jakich kierunkach nasze prace rozwojowe prowadzić. I to pewnie nie jest też żadna tajemnica, że bezzałogowce też pojawiły się w naszym zainteresowaniu, dlatego że nasz klient, jakim była artyleria, oczekiwał długodystansowego rozpoznania. Także z artylerii wyszliśmy, od artylerii nigdy tak daleko tak naprawdę nie odeszliśmy, ona jest naszym kluczowym klientem. Na tej podstawie zbudowało się nasze wieloletnie partnerstwo z Hutą Stalowa Wola. No i mamy dzięki temu dzisiaj możliwość spojrzenia wstecz i ocenienia wielu różnych istotnych sukcesów, jakie wspólnie osiągnęliśmy w tej pracy. Topaz też się rozwija w wielu kierunkach jednocześnie. W sposób oczywisty pierwszymi takimi zmianami, jakie do Topaza trafiały, to były wprowadzanie kolejnych typów efektorów, czyli najpierw to był 122 mm haubica, potem 152, potem BM-21 dziś Langusta, aż w końcu artyleria 155 i 120. Natomiast wraz z pojawieniem się systemów bezzałogowych w naszych kompetencjach, no pojawiła się kwestia integracji nowych sensorów, bo pierwszym był statek bezzałogowy, jakim był FlyEye, ale był również radar artyleryjski Liwiec z Pitura Dwaru, który także jest zintegrowany z Topazem. I jesteśmy oczywiście otwarci na to, żeby dointegrowywać do systemu, jakim jest system artyleryjski, czyli de facto efektora, dointegrowywać kolejne jakby systemy rozpoznawcze, które jak nam się wydaje mogą być bardzo istotnym elementem szybkiej reakcji na pojawienie się przeciwnika. I tutaj widzimy i wskazujemy od jakiegoś czasu, że powinniśmy łączyć również rozpoznanie radioelektroniczne do naszych efektorów, ponieważ to jest jakby wyprzedzająca informacja o tym, że przeciwnik gdzieś się pojawia. No tak, bo trzeba powiedzieć, że w tej chwili
A o sile artylerii tak naprawdę nie decyduje tylko jej siła ognia, ale szybkość reakcji i świadomość sytuacji. I stąd, tak jak pan mówił, pojawił się flyaj, który zdecydowanie zwiększył, że tak powiem, pole widzenia artylerii i możliwość identyfikacji celów i operowania nad nimi. A teraz no, trzeba tą szybkość reakcji jeszcze bardziej zwiększać. Nie tak jest, ponieważ realia są takie, że praktycznie każda strona dysponuje środkami rażenia, które mają, powiedzmy, porównywalny charakter do naszych. Natomiast wygra potencjalnie ten, kto pierwszy zaatakuje, ponieważ on jest w stanie uprzedzić atak na siebie. Oczywiście w Topazie jest też rozwój polegający na tym, żeby iść w górę w możliwość takiego zautomatyzowanego kierowania artylerią, czyli przejść z poziomu dywizjonu na poziom pułków, tak żeby można było dowodzić wieloma dywizjonami jednocześnie, żeby można było współpracować ze wsparciem lotniczym, żeby można było agregować informacje rozpoznawcze również z systemów, nie wiem, satelitarnych czy jakiegoś innego poziomu. A w końcu również także, żeby integrować się z systemami rażenia typu, no nie wiem, HIMARS, czy taka nowość, również różnego typu amunicja krążąca. Nie ma żadnych powodów, żeby Topaz nie stanowił również takiego mózgu, który jest w stanie przydzielać poszczególne cele, poszczególne misje różnego typu efektorom. Topaz jest na to przygotowany i w tą stronę prowadzimy dużo prac. Czyli tak naprawdę przemieszczamy się od systemu, który miał koordynować, że tak powiem, działania artylerii, w stronę systemu, który tak naprawdę zarządza środkami rażenia na całym polu walki. No, prawda jest taka, bo to prawdopodobnie poza artylerią dość hermetyczna ta wiedza była na ten temat, ale tak zwana świadomość sytuacyjna to jest coś, co w Topazie występowało od początku samego. Topaz dysponował zdolnością do prezentowania sytuacji taktycznej na podkładzie mapowym od samego początku. Całe ugrupowanie mogło wymieniać między sobą informacje o swoich pozycjach i taka funkcjonalność Topaza, którą powiedzmy dziś wiele osób wiąże z czymś, co enigmatycznie się określa mianem BMS, to coś takiego w Topazie było od początku. I to jest tak naprawdę dość rudymentarna zdolność software'u. Nie ma w tym żadnej magii. Natomiast to, co w Topazie jest istotne i ważne i co się tak doskonale sprawdza, to jest zdolność tego systemu do funkcjonowania w bardzo dynamicznym środowisku, w którym informacja musi dotrzeć do swojego adresata w sposób pewny, niezależnie od wszystkiego, co się może dziać po drodze. I Topaz ma tę funkcjonalność i tą zdolność implementowaną dzięki różnego typu pomysłom, jakie mieliśmy na samym początku, ale również dzięki temu, że jest przez 20 lat w ścisłej współpracy z użytkownikiem rozwijany, czyli jest beneficjentem ogromnego doświadczenia, jakie wojsko ma z użytkowania tego systemu. Czyli tak naprawdę rozwija się dzięki temu, że cały czas jest użytkowany i ten użytkownik no, może wam powiedzieć, czego tam jeszcze brakuje, a wy możecie się zastanowić, czy to się da, albo jak to zrobić. Jak rozumiem, i to jest temat, który interesuje nie tylko Polskę. Tak, to jest, prawda jest taka, że to jest pewna szansa, którą polskie wojsko ma w sytuacji, gdy współpracuje z polskim dostawcą, bo ten dialog jest tak naprawdę możliwy i łatwy wtedy, kiedy to jest firma polska, a jeszcze w dodatku tak otwarta na służenie klientowi, jak my wobec artylerii. Topaz i w ogóle cały projekt modernizacyjny w polskiej artylerii jest bardzo widoczny na arenie światowej. To znaczy Polska modernizowała artylerię wtedy, kiedy większość świata myślała o tym, żeby artylerię eliminować. Więc ma duże wyprzedzenie w tej chwili nad
szeregiem krajów i te doświadczenia są niezwykle cenne i bardzo są wnikliwie obserwowane na świecie. My oczywiście mamy tę niedogodność, że my nie możemy o tym opowiadać. Znaczy nie możecie o tym opowiadać zbyt szczegółowo, tak powiedzmy, Nie możemy, tak. Możemy rozmawiać na takim troszkę większym stopniu ogólności, natomiast no, rozumiem, że nie może pan powiedzieć za wiele o klientach, którzy jeszcze nie zdecydowali się sami takich informacji ujawniać. To jest prawda i ja nie mogę nic mówić nie tylko o tych rozmowach czy projektach, które z klientami aktualnie dyskutujemy, czy w przetargach, w których uczestniczymy, ale ja również nie mogę opowiadać o kontraktach, które podpisaliśmy, co jest oczywiście no, dużą niedogodnością dla naszych marketingowców i całego, powiedzmy, takiej polityki informacyjnej firmy. No, troszkę to zaciemnia ten obraz tego, jak i w którą stronę się rozwijacie, ewentualnie jaki jest zasięg tego działania, więc jestem w stanie to zrozumieć. Z perspektywy dziennikarza to również jest pewien problem. No ale to jest niedogodność, która w zasadzie występuje w ogóle w tej branży, więc mogę powiedzieć, że wszyscy mogą równie narzekać. Chociaż oczywiście no, Amerykanie o każdym kontrakcie muszą informować, bo to de facto jest w internecie. Przez to, że te ich systemy są bardzo transparentne, to oczywiście też łatwiej jest propagować sukcesy amerykańskiego przemysłu na świecie. No, różnie to bywa z innymi krajami. No właśnie, to jak już jesteśmy przy innych krajach, to może powiedzmy, co w temacie tego Topaza i tej interoperacyjności, bo to też takie bardzo popularne słowo. Mamy no, tak naprawdę w tej chwili mamy i myślę, że będziemy mieli siły sojusznicze w Polsce, w sąsiednich krajach, więc ta wymiana informacji pomiędzy systemami też jest bardzo istotna. I no, ten temat jest przez nas zauważony wiele lat temu i my byliśmy właściwie pierwszym producentem systemu artyleryjskiego, który uczestniczył w takich ćwiczeniach interoperacyjności CIVICS. No to już chyba od 6 lat. I w tych ćwiczeniach mieliśmy możliwość komunikować się z systemami no, różnych sojuszników, co jakby no, pokazywało, że istnieje możliwość otwartego przekazywania danych pomiędzy systemami, nie wiem, niemieckimi, francuskimi, czeskimi, a nawet pomiędzy polskimi innych producentów. I implementacja różnego typu standardów, stanagów w tym bardzo pomaga. Natomiast jest też przedsięwzięcie, które jakiś czas temu zapoczątkowała polska artyleria, mianowicie przystąpiła do programu ASCA, czyli takiego programu, który ma zapewnić interoperacyjność konkretnie artylerii. I to jest program, w którym pojawiliśmy się chyba bodaj 2 lata temu i w krótkim czasie powinniśmy przejść pierwsze testy połączenia z naszym sponsorem, którym w tym przedsięwzięciu są Amerykanie. Jakby pan mógł troszkę szerzej powiedzieć, co to w ogóle jest za program? Poza tym, że ma, jak rozumiem, ma zapewniać wymianę informacji między artylerią różnych krajów. Jest jakby coś więcej niż te stanagi, które znamy do tej pory z interoperacyjności. To są bardzo szczegółowo dedykowane protokoły wymiany danych pod kątem potrzeb artylerii. I to jest, wydaje mi się, no, ciekawy dość sposób, dlatego że ja zawsze uważałem, że artyleria to jest pierwszy rodzaj wojsk, w których automatyzacja się przyjmuje. Więc teraz tak naprawdę to będzie chyba pierwszy rodzaj wojsk, w którym ta interoperacyjność będzie rzeczywiście no, osiągnięta dzięki temu programowi. Czyli takie przecieranie szlaków. Można powiedzieć tak. No, artylerzyści zawsze z dumą uważają, że to są żołnierze, którzy najlepiej muszą liczyć. A co za tym idzie? No, mają pewną otwartość na nowinki techniczne. No to myślę, że w tym miejscu możemy naszą rozmowę, powiedziałbym, zawiesić tak naprawdę, bo można powiedzieć, że te spotkania
dotyczące łączności artylerii i tematów pokrewnych nam się układają w pewną całość albo w pewien ciąg logiczny w ramach skanerów Defense 24. Także dziękuję panu za udział. No i zapraszam na kolejne. Bardzo dziękuję i zawsze mam nadzieję, że nie zanudzam słuchaczy i widzów kanału Defense 24. No o tym to przekonamy się, patrząc na ilość oglądających. Także dziękuję panu. Dziękuję bardzo. No i dziękuję państwu i mam nadzieję, że nie zanudziliśmy tym takim dość szczegółowym i wąsko tematycznym rozważaniem. Dziękuję, do widzenia i zapraszam na kolejne skanery Defense 24.